Na koniec wydania Sport. 1 maja piłkarze nożni rozegrali 26. kolejkę spotkań III Ligi. W Pelplinie Wierzyca Deka podejmowała kapę Starogard Gdański. Derby Kociewia były emocjonujące i zacięte, ale zabrakło w nich goli. Zakończyły się bezbramkowym remisem. W najbliższą sobotę Wierzyca znów grać będzie w Pelplinie. O 17 podejmie Sokoła Kleczew. Kapę Starogard w niedzielę o 14 zmierzy się ze świtem z Kolwin Szczecin. W piątej lidze Orzeł Subkowy awansem rozegra grał mecz z wiceliderem Gwiazdą Karsin. Drużyna Andrzeja Borysa sprawiła ogromną radość swoim kibicom, pokonując faworyta 2 do 0. W sobotę o godzinie 12 swój mecz na stadionie przy ulicy Ceglarskiej rozegra Wisła. Tczewianie podejmą spójnie Sadlinki. Również w sobotę o punkty w drugiej lidze kobiet walczyć będą piłkarki Pogoni Tczew. O godzinie 11 na stadionie przy ulicy Elżbiety rozpocznie się mecz Tczewianek z Wiktorią Sianów.